Rok po tragicznym wypadku pod Sierpcem, w wyniku którego zginęły 4 osoby, śledczy nie mają pewności, jak doszło do tragedii. Śledztwo jest w toku, informuje prokuratura i dodaje, że dochodzenie musi być przedłużone, ponieważ potrzebna jest opinia kolejnego biegłego. Tragedia wydarzyła się w drugi dzień świąt 2020 roku w miejscowości Studzieniec, 200 metrów za granicą z Sierpcem. Na prostym odcinku drogi wojewódzkiej numer 560 zderzyły się 2 auta osobowe. Nissanem i Volkswagenem podróżowały 2 rodziny, łącznie 6 osób. W wypadku zginęły 4 osoby, w tym 3 na miejscu, rodzeństwo z Volkswagena oraz kobieta z Nissana. 31 grudnia zmarła w szpitalu córka tej kobiety. Pozostała 2 rannych, dzieci podróżujące Nissanem, przeżyły. Skomplikowany stan faktyczny. Sprawę początkowo prowadziła prokuratura rejonowa w Sierpcu. Policja na swojej stronie pisała, że najprawdopodobniej 25-letni mężczyzna kierujący osobowym Volkswagenem zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod nadjeżdżającego z naprzeciwka Nissana, kierowanego przez 44-letnią kobietę. To były wstępne ustalenia. Później powołano biegłego, który rekonstruował przebieg wypadku. Miał ustalić między innymi prędkości, z jakimi poruszali się kierujący. Wówczas śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Płocku. Jej rzeczniczka Iwona Śmigielska-Kowalska tłumaczyła to skomplikowanym stanem faktycznym sprawy. Mówiła też, że pojawiła się teoria o udziale trzeciego samochodu w wypadku. Powołali kolejnego biegłego. Czy się potwierdziła? Na to pytanie ponad rok po wypadku rzeczniczka nie odpowiada. Jak zaznacza, śledztwo trwa. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postanowieniem z 15 listopada 2021 roku, po uzupełnieniu materiału dowodowego, powołano biegłego z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej celem przeprowadzenia analizy czasowo-przestrzennej tego wypadku drogowego, powiedziała rzeczniczka. Prokurator zakreślił termin opracowania opinii do 30 czerwca 2022 roku. Z tego względu także konieczne było przedłużenie śledztwa do końca lipca 2022 roku, dodała. Autor KZB. Źródło tnwarszawa.pl.